Cześć, to Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani zadymiarze, jakieś półtora tygodnia temu od Supercella dostaliśmy darmowe prezenty. Było ich aż 10, a ja nie miałem czasu, aby nagrać odcinka i zrobić openingu. Więc w dzisiejszym odcinku otworzymy 10 prezentów, a waszym zadaniem jest w tym momencie zostawienie łapeczki w górę, zapauzowanie odcinka i napisanie w komentarzu, co wam ciekawego z tych prezentów wypadło i jaki prezent według was był najlepszy. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, strzel subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Brawl Stars. Zapraszam wszystkich oczywiście na pixieshop.pl poprze kozackie koszulki. A teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję ślicznie wszystkim, którzy wspierają mnie z kodem Farel. Jesteście mega kochani. Jeżeli robicie jakieś zakupy, nagrajcie to, podeślijcie na mój e-mail. E-mail znajdziecie w opisie. A jeżeli cię wylosuję i pojawisz się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Na samym początku chciałem zaprosić wszystkich aktywnych graczy, którzy mają 25 tysięcy puszek do mojego klubu The Farel Team, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Hashtag macie na ekranie. Pozdrawiam wszystkich klanowiczów, a teraz zaczynajmy. Moi kochani, mamy do odebrania wiele, wiele prezentów. Na samym początku mamy do odebrania ofertę specjalną. Nowa odznaka od Baza. Z deską ratunkową odbieramy epicka plakietka, bardzo fajna. No i teraz, moi drodzy, zaczynamy. Otwieramy mega skrzynkę. Boom! A z niej wypada 602 golda. No, nie za dużo. Lecimy dalej, mamy pakiet odznak. Otwieramy i tutaj mamy co? Leona, Leon wypadł, widzowie, jest! Jest legendarna plakietka. Jest też wkurzony Byron oraz Tara. Super. Wydajcie znać oczywiście w komentarzu, co wam ciekawego wypadło. No i zostaw łapkę w górę. Jak zostawisz łapkę w górę, no to na pewno ci Leon wypadnie. Odbieramy sobie kolejny prezent, to są monety. Mamy jeszcze tutaj podwajacz żetonów. Mamy też jeszcze mega skrzynkę do otwarcia, ale jeszcze jej nie otworzymy. Otworzymy sobie dopiero po zagraniu meczyku. No i oczywiście, moi kochani, mamy nową odznakę do Daryla. Jest to taka legendarna, totalnie odznaka. Jest bardzo fajna i to jeszcze jest mega box Daryl. Więc, moi drodzy, odpieramy teraz najlepszego zadymiarza. Uwaga! Nowe przebranie, mega skrzynka Daryl, pierwsza rocznica premiery w Chinach. A, to właśnie dlatego dostaliśmy te prezenty z okazji Święta Azji, tak można powiedzieć, moi drodzy. No i co? No i co? Dwie skrzyneczki zostały do otwarcia, więc poczekajmy, poczekajmy. Na razie przetestujmy sobie nasz nowy skin do Daryla. Gdzie jest Daryl? Tu jest Daryl. Ja już mam pierożkowego Daryla, maskotkę Daryla, Daryl RY1 oraz mega skrzynka Daryl. Powiem wam szczerze tak, że wszystkie skiny do Daryla są przekozackie. Od razu sobie go wybieramy, no i może zagrajmy sobie kłopoty chodzą parami, starcie solo. Gramy! Okej, nie wiem, czy to jest dobra mapa na Daryla. Miejmy nadzieję, że tak. U góry jest kto? Gale? Alright. Oraz Jackie. Kroimy Power Cubesa. Kroimy Power Cubesa. Kroimy Power Cubesa. Traf, traf, traf tego bula. No nie dobiłem go, najgorzej. Dobra, poczekajmy, poczekajmy teraz. Dobra, Gale rozjechany. Dun. I jeszcze gadżet, gadżet. Przerzucił mnie? Nie, to była trampolina. To była trampolina Gale'a. Myślałem, że jakiś El Primo mną miota jak szatan. Ale na szczęście to nie był El Primo. Dobra, ja mogę teraz kogoś dojechać. Kogo tutaj dojechać? Skrzynki już nie ma. Taki Byronik był fajnym kąskiem, tak naprawdę mówiąc. Jest też Surge. Jeden Power Cube Search. Jak to zrobić, że tego Byrona zjeść? Pyk, wjeżdżam! Ciach, ciach, ciach! I zjedzony. Piękna akcja. To teraz tak, tego Bo też by się przydało jakoś wyjaśnić. Poczekajmy na ulta. O, 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 ta! Paczeki, nie ma nic. No i teraz ja w nią wjeżdżam. Nie trafiam! Gadżet, 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 gadżet! Yes! Yes! Idealny timing, idealny timing. 12 Power Cubesów. Wchodzę w niego na miękko. Wchodzę w niego na miękko, widzowie. Cyk! Ciach, 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 ciach. Gadżet. Tu, tu, tu. I z kołowrotka. Pięknie, pięknie. Szczerze, bardzo fajny skin, bardzo fajna gierka, ale teraz trzeba zagrać oczywiście Bazem, bo Bazem dawno nie grałem. A na dzisiejszym odcineczku z pewnością chcielibyście zobaczyć gierkę moim nowym zadymiarzem, który ma też zarąbisty skin, który nazywa się Zły Baz. Więc od razu przechodzimy, zmieniamy naszego zadymiarza, wybieramy i gramy, a może zagrajmy sobie duo. Dlaczego by nie? Duo mi się wydaje, że może być też ciekawe. Zobaczymy, jakiego nam ziomka dobierze. Na bazie mamy małe puszki, więc ten meczek będzie naprawdę luźny.
Można tak powiedzieć? No i kogo mamy? Squeaka! Siemaneczko! Witam pana Squeaka. Dawaj, Squeaczek. Od razu tutaj trzeba farmić. Ej, proszę pana, proszę tu uspokoić tym Rafsem. Przyciągam się, nie trafiam. I teraz, nokautuję. Dam radę, dałem radę. Dwa power cubesy, dobrze, ale to było bardzo, bardzo ciężkie. Bo niestety zmisowałem mój atak i nie przyciągłem się tam, gdzie trzeba. Potrzebowałbym ulta, ty w krzakach ktoś jest? Nie ma. O, nabijam sobie, lightowo. Jest w tych krzakach, wariat. Ej, pana, proszę pana, ja się do pana przyciągam teraz. Ten brok mnie zabije! Przeżyłem! 700 HP! Leżę! Nie spodziewałem się, że aż tak mnie zbetarduje. Dobra, spokojnie. Nie bój dydy, mordeczko. Adri, 4009. Dobra, ten brok ma moje power cubesy. Pyk, przyciągam się i bomba w oko i leżysz, leszczu! Tak jest. To było piękne. Teraz sobie szybko naładować kolejnego ultimate ataka. Dobra, udało się. Super. Max! Łapię się do ciebie, Max, i cię jadę! Pięknie! Ledwo się zrespiła od razu! Jej taki gnój zrobiłem. Coś pięknego. Ej, tak by się może. Dobra, bojka ratunkowa. Gail, łapię się od ciebie, byku! Łap! Piękna akcja. Ej, on miał aż 14 power cubesów. Ej, fajne takie duo Squeak z Buzzem. Coś pięknego. No dobra, moi kochani, skoro tak dobrze nam idzie, na chwileczkę panowie muszę włączyć, nie przeszkadzać, odbierzmy sobie kolejne prezenty i uwaga, odpalamy skrzynkę dużą, boom, a z tej skrzynki 201 golda, no, słabo, odpalamy mega boxa i boom, jest coś ze skrzynki, a ze skrzynki jest gwiezdna moc, wzmocnienie torpedy. Minimalny czas trwania ogłuszania super atakiem baza wzrasta o 0,5%. Okej. I zobaczmy, co jeszcze mamy ciekawego w sklepie. Wow, za jeden dzień i 12 godzin Coco Rosa, moi drodzy, więc na pewno będę walczył z JJ-ką o tego skina. A jeżeli kupujecie jakieś skiny, no to wpisujecie zawsze tutaj z tyłu kodzik Farel, wtedy macie plus 10% szansy na wydropienie nowego zadymiarza. Nie no, oczywiście żartuję, ale tak ludzie twierdzą w komentarzach, że wpisują mój kod i dropią od razu zadymiarza, więc nie wiem, może to działa, sprawdźcie sami. I mamy z Alei Pucharków, zobaczcie, co tu się dzieje. Ile skrzynek mamy do otwarcia, ale moi drodzy, pozwólcie, że na chwilę obecną się wstrzymam z tymi mega skrzynkami, ponieważ poczekamy sobie i otworzymy je sobie, jak niedługo do gry wejdzie nowy zadymiarz. Pamiętacie, że jeszcze wchodzi do gry Griff. No to teraz może, moi drodzy, zagrajmy sobie grę solo, bazem, dlaczego by nie. Bardzo dużo skrzynek na środku, więc ja postaram się od razu tam lecieć. Dobra. Pierwsza skrzyneczka. O, i to mi się podoba. To jest takie Eldorado farelowe. Dawaj, szybciej gwizdź tym gwizdkiem, byczku. Okej, tu mamy też kolejnego ziomka. Ja bym sobie z nim ulta naładował nawzajem. Wow, dostałem petardę jeszcze. No, drugą dostałem, po prostu nie mam pytań. Proszę państwa, nie bijemy farelki, tak? To, że mam 5 power cubesów, to nie znaczy, że chcę to przegrać. Chciałbym to wygrać. Ładnie się do niego przyciągnął tutaj. Dostał jeszcze meteorytem od innego Rafsa. Ja z nim te starcie wygram jak coś. Ale musiałbym go ogłuszyć. Nie! Ale się minęliśmy! Nie! Ogłuszył mnie! Kurczę, przypał. Muszę się cofnąć. Ja ją spanikowałem i użyłem ulta. No chodź, byczku. Ja w sumie mam gadżet. Mogę cię od razu do byniu podjechać, jak będę chciał. Może tego na dole. Teraz! Ale idealna akcja! Idealny timing! Padasz! Tak jest! Ale ja to zrobiłem. Złapałem go jak muchę na lep. O, tak mogę to nazwać. Tak było. Łapię cię! Nie udało się. Nabijmy sobie znowu ulta. Albo dobra, łapiemy się od razu niego. Hop! Przyciągam się! Nie trafiam. Jest przypał. Tu jest koletka. Tą koletkę muszę jeszcze tutaj szybciutko podjechać. I będzie bas kontra bas. Ciach. Porobiona. Ładnie. Mam mniej życia niż on. Ja muszę go zestunować jako pierwszy. Teraz! Ciach! Uciek! Ale cwaniaczek! Jazda!
Nice, GG, byczku. Co mogę, moi drodzy, powiedzieć? No, zły bas jest zły i jest lepszy od zwykłego bazika. I to bez dwóch zdań. Tak więc, moi drodzy, zadymiarze, to było na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z Conem Farrell. Dziękuję każdemu za wsparcie. A my widzimy się już w następnym odcinku z Gry Brawl Stars. Trzymajcie się. Cześć!